Zbyt długo wędrowałeś samotnie, pielgrzymie. Wkrótce odnajdziesz drogę do domu. Osiągnięto zakazany pas. Statek zwalnia. Prędkość podświetlna. Systemy kriogeniczne odłączone. Czynności życiowe. Protokół przywracania rozpoczęty. Inicjalizowanie więzi symbiotycznej. Przygotowywanie połączenia pilota i AI statku. Aktywacja wehikułu generacji czwartej. Analiza DNA pilota w celu identyfikacji. Gatunek 68% Midian, 32% rasa nieznana. Klasyfikacja mieszaniec, numer 169QR. Status uciekinier, anarchista. Ukończono symbiozę pilota z AI. Witaj znowu, zbieraczu. Chyba naprawdę będziemy plądrować zakazany pas. Wedle wszelkich danych, artefakt musi być gdzieś tutaj. Wszystkie pieprzone ślady wskazują na tę lokalizację. Klienci dają za niego więcej kredytów, niż zarobimy przez 100 cykli życiowych. Trzeba go tylko znaleźć. Prośba o zwolnienie uchwytów bezpieczeństwa. Przygotować się do lądowania. Statek otrzymuje obrażenia. Cholera. Mechanizm zwalniający uchwyty się stopił. Trzeba oczyścić drogę. Uzbrojenie aktywne. Zniszcz tamte konsole. Uchwyty puszczą. Systemy nawigacyjne wehikułu zostały uruchomione. Masz punkt nawigacyjny. Leć za nim do śluzy. Przytrzymuj L1, aby poruszać się szybciej. Ten statek już długo tak nie wytrzyma. Śluza powietrzna dostała. Odcięto nas. Użyj uchwytu energetycznego, żeby usunąć stworznię. Mamy zerową grawitację. Naruszono szczelność ruchu. Przygotuj się, zbieram. Już po statku. Tą drogą nie wrócimy. Trzymaj się! Będzie ciężko, ale przebijemy się przez wrak. Wow. Wątpię, żeby wszyscy oni przybyli tu po artefakt. Mamy obrażenia. Osłony 75%. 53%. Stan osłon krytyczny. Trzeba będzie lądować. 26%. Przed nami lądowisko. Ustawiam silniki w tryb swobodnego opadania. Osłony trzymają. Kontakt z powierzchnią za 5, 4, 3, 2, 1. Osiągnięto zakazany pas. Nie do końca tak miało być. Osłony naładowane. Wydajność 100%. Systemy sprawne. Leć za punktami. Poszukam śladów artefaktu. Wow. Co to jest? Czegoś takiego nie widzieliśmy. Midiańscy szaleńcy opowiadają o anomalii w środku pasa. To dla nich święte miejsce. Wykryto jakieś silne źródło energii. Jej źródło jest na horyzoncie. Pielgrzymie. Zakłócenia symbiotycznej więzi pilota z AI. Zostań ze mną, zbieraczu. Na początku była ciemność.
kości zbudowaliśmy Irota, abyśmy mogli wejść i zasiać ziarno nowego wszechświata. Twojego wszechświata. Nasze potomstwo nazwało Wrota Monolitem i czciło je jako stwórcę. Lecz z czasem nasze dzieci o nas zapomniały. Ale my nie zapomnieliśmy o nich. Nie zapomniałam o tobie, pielgrzymie. Zbieraczu! Ach, odpłynąłeś. Myślałam, że już po tobie. Poszukuję źródła wrogiej transmisji. To muszą być pozostałości jakiejś dziwnej bazy danych jednego z tych wraków. Zbieraczu, właśnie aktualizuję punkt nawigacyjny. Wyznaczam cel – monolit. Okej, musimy jakoś przedostać się przez asteroidy. Aktywuję poczwórne silniki. Spoglądając tam, gdzie chcesz się dostać, przytrzymaj L2, by uruchomić systemy skoku. Zielona strzałka to możliwość skoku. Znajdźmy jakąś drogę przez nawałnicę. Nie chciałabym dołączyć do tych śmieci. Kapsuła z danymi namierzona, wciąż aktywna. Przytwierdź uchwyt energetyczny, by pobrać dane. Odczyty spektroskopowe wskazują obcą formę życia. Jak to możliwe, że coś tu żyje? Kapsuła danych. Midiańskie badania dowiodły, że trzymanie obiektów uchwytem energetycznym zwiększa ich siłę kinetyczną. Uwolnione osiągają ogromną prędkość i moc rażenia. Wszystkie badania dowiodły, że trzymanie obiektów uchwytem energetycznym zwiększa ich siłę kinetyczną. Uwolnione osiągają ogromną prędkość i moc rażenia. Wskazują, że tamten kryształ jest potężnym źródłem energii. Uchwytem przetransmituj z niego energię. Może na krótko doładuje naszą broń. Wykrywam wokół nas formę życia. Zawężam ich lokalizację. Wyniki skanu stereoskopowego. Według danych midiańskich naukowców te formy życia przebywają w drugiej fazie larwalnej. Zaobserwowano zachowania stadne oraz skłonność do eksplozji przy bliższym kontakcie. Nic, czemu nie damy rady. Nieprzyjacielskie formy życia. Thank you.
Nie podoba mi się tutaj. Przy tej jaskini wykrywam coś naprawdę dużego. Zła walka. Ja namierzam, ty ciągniesz spust. Całe uzbrojenie doładowane. Nigdzie nie uciekniecie. Nadciąga nieprzyjaciel! Pozwolimy nas zniszczyć bez walki. Wykrywam ruchy. Cel namierzony. Czujniki wykrywają coś naprawdę dużego. Cały kadłub jest pokryty otworami. Te odrażające stworzenia żywią się nim. Jeśli chcemy wejść, musimy się wspiąć. Nadciąga meteor. Ruszaj się, zbieraczu. Kieruj się do wyrwy w kadłubie. Wykrywam szczątkową energię z gwiezdnej ćmy. Włazy zablokowane. Brak systemów podtrzymywania życia. Skany wskazują, że wszyscy medianie na pokładzie zginęli.
gdzie nie uciekniecie. Sygnał pochodzi z wnętrza monolitu. Zaburza naszą symbiotyczną więź. Tracę cię! Pielgrzymie. Pielgrzymie. Mój gatunek obserwował zepsucie twojego wszechświata. Uważają, że powinien zostać unicestwiony. Ja tak nie myślę. Wysłałam zew poprzez gwiazdy, aby wezwać nasze potomstwo do monolitu. Przywołać do domu. Nikt jeszcze nie był tak daleko. Tylko ty, pielgrzymie. Pozwól mi wieść cię do domu. Wielu przybyło, aby ukraść artefakt, wykorzystać jego moc. Wróć do domu, pielgrzymie, do mnie. Witaj, zbieraczu 169QR. Symbiotyczna więź przywrócona. Zajęłam się źródłem transmisji. Jeśli następnym razem spróbuję przejąć nasze systemy, odłączę ten sygnał na dobre. Zbieraczu, skup się na odzyskaniu artefaktu i zabraniu nas z tego cmentarza. Kapsuła danych Gwiezdnej Ćmy. Dane wspominają o teologicznym ogniwie łączącym mieszańców. Monolit i legendy pomyleńców dotyczące boskich istot. Czy to ma jakikolwiek sens? Coś, co stworzyło życie? Coś, co stworzyło wszystko? No to super. Działa na sterburcie, wyglądają na w pełni sprawne. Obliczam najbezpieczniejszą trasę. Leć za punktami nawigacyjnymi. Może przeprowadzę nas przez ostrzał?
Załoga musiała sama uruchomić te działa. Próbowali się tu okopać. Cokolwiek to było, musieli bronić się przed czymś naprawdę dużym. Zbieraczu, uważaj! Tarcze nie wytrzymają zbyt długo ciężkiego ostrzału! Źródło energii namierzone. Tarcze zaraz padną! Tam jest nasze wejście do wraku. To miejsce cuchnie desperacją. Te bazgroły to jakieś wymysły szaleńców, pogrążonych w nadziei znalezienia wyższego bytu. Pielgrzymie, czy nie poznajesz znaków na ścianie? Czyż nie nosisz podobnych znaków? Tym razem jesteśmy gotowi. Scalanie systemu. Odłączam cię. Ci ludzie przybyli tu bez nadziei, bez wiary w rzeczywistość. W swych ostatnich chwilach popatrzyli na monolit i uwierzyli w istnienie czegoś większego. A teraz nie żyją. My jesteśmy tu po artefakt. Scalanie 11%. Nie masz pojęcia, czym tak naprawdę jest artefakt. Nie, ale wiemy, ile kredytów jest wart. Scalanie 18%. Co jest do cholery? Te formy życia poruszają się zbyt szybko, żeby coś z nich od zasilanie przywrócone. Kapsuła danych. Ostatnia midiańska załoga schroniła się tutaj. Mimo odrzucenia, sprawili, że jesteś kim jesteś. Współczuję tym nieszczęśnikom. Zbieraczu, jesteśmy blisko. Scalanie 33,5%. Trzeba wspiąć się na samą górę. Nadchodzą! Scalanie 50%. Mamy scalanie 62%. Złodziej i wygnaniec. Czy naprawdę ty pragniesz pozostać? Zbieraczu, nie miałeś wyboru. Mieszańcy nigdy go nie mają. Nie mogę się doczekać, jak wyjdziemy. Chyba już wszyscy.
Scalanie 96%. Zapomniałeś już, kim jesteś? Naprawdę się zagubiłeś. Dobrze wiemy, kim jesteśmy i dokąd zmierzamy. Zła walka. Scalanie systemu zakończone. Przekaz zablokowany. To ją wyłączy. To artefakt. Jesteśmy tak blisko. Musi być u podstawy monolitu. Szukam bezpiecznej drogi. Wszystkie odczyty negatywne. Przed nami jedynie pusta przestrzeń. Zbieraczu, wykrywam silne źródło energii z monolitu. Ja ciągle w ciebie wierzę. Złodziej też może być bohaterem. I ty właśnie nim będziesz. Pieprzony piracki przekaz. Myślałam, że mam ją z głowy. Nie jestem w twojej maszynie. Nigdy tam nie byłam. Daj mi się powieść. Wskazać drogę. Nie ma powrotu. Jak chcemy skoczyć na ślepo, to właśnie teraz. Możesz nawet we mnie nie wierzyć, pielgrzymie. Wierzę, że musimy znaleźć artefakt. Ja wierzę w ciebie. Rzecz, którą nazywasz artefaktem, jest za potężnymi wrotami. Przejściem do miejsca, gdzie żyje mój gatunek. Mogą zostać otwarte jedynie przez kod, który nosisz gdzieś w sobie. Podejdź do monolitu i zabierz artefakt. Nie z chciwości, ale by otworzyć przejście między wszechświatami. Jesteś stworzony do czegoś więcej niż kradzieże i rabunki wśród Midian. Jesteś pielgrzymem, zbawcą. Nawet tych, którzy cię odrzucają. Zbieraczu, mam odczyty wielkiego organicznego tworu. Może i jest oszałamiające, ale również zabójcze. Zbieraczu, spróbuj uruchomić uzbrojenie. To matka chroniąca swoje potomstwo. Pozwól jej przejść. Ty! To ty zakłócasz nasze systemy! Natychmiast zostaw naszą broń! Już! Dobrze więc. Transmisja jest tu z pewnością o wiele silniejsza. Uzbrojenie bronu ponownie działa. Istota jest poza zasięgiem. Zbliż się do przejścia. Artefakt, którego szukamy, jest w środku. Ukryty bezpiecznie przed ogromnymi bestiami. Zbieraczu, cokolwiek planujesz, pozbądźmy się najpierw tego stwora. Zbieraczu, jeden ostatni raz.
Zrobiliśmy to! Wycofuję się! Zbliżają się nieprzyjaciele. Wygląda na to, że wzywa posiłki. Zniszczy istnienie w tym wszechświecie do cna. Wypali każdą gwiazdę. Rozbije każdą planetę. Wszystko, co stworzyli, zostanie zniszczone. Teraz przepowiednia się wypełniła. Wrota muszą pozostać otwarte. Chodź ze mną, pielgrzymie. Chodź ze mną. Czas otworzyć ścieżkę między naszymi światami. Razem powstrzymamy tych, których celem jest zniszczenie. Artefakt. Jest taki wspaniały. Weź go! Chwytem energetycznym! Połącz się z artefaktem i otwórz wrota. Monolit w największej chwale. Zmienia się, przekształca. Te legendy, ci szaleńcy, to wszystko prawda? Coś jest nie tak.
którym się sprzeciwiam, znaleźli nas. Boją się. Oni przekierowali wrota. Odnajdę ciebie. Sprowadzę cię do domu. Pielgrzymie.